ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Na smutku! Ludzie! Ludzie, na pomoc! Na pomoc! Ratunku! Na pomoc! Na pomoc! Zostać go. Co za jedni? No takie małe nieporozumienie. Małe czy duże? Średnie. Rozejdź się! Już! Jeden na trzech. Ot nieprzyjemność. Cholera jasna. Nie widział pan tej dziewczyny? Jakiej dziewczyny? Tej z warkoczem stała tu w wagonie. Ja tam nic nie wiem, panoczku. Gdzie mnie do dziewczyn? O, tabaczek. Niczego. Aromatny. Nie wie pan, czy tu w okolicy są lasy? Nie wiem, panoczku. Ja nie tutejszy. Uciekł panu pociąg.
Nie wie pan, kiedy będzie następny? Może za godzinę, może za 3 dni. Śpieszy się panu? Nie, nie śpieszy. Nie macie tu jakiej roboty? Chodź pan do nas! Potrzebujemy takich kozaków. A spodnie? Co? Spodnie dacie. No, na razie nie. Potrzebne mi są nowe spodnie. A poza tym szukam czegoś spokojniejszego. Idź pan do pełnomocnika. Tam, w zamku, za rzeczką. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan zna ten gmach? Trochę. Szukam pełnomocnika. Po co? Tajemnica służbowa. Tajemnica służbowa? No chodź pan. Słucham pana. To pan. Co to za tajemnica służbowa? W sprawie pracy. Aha. Pański zawód? Studiowałem pedagogikę. Pana napiszę nazwisko, imię. Z obozu. Nie da się ukryć. Jest pan pierwszym nauczycielem. Zdaje pan sobie sprawę, że trzeba będzie wszystko organizować od początku. Ja nie chcę uczyć. Dlaczego? Nie mogę, nie nadaje się. A co pan chce robić? Być leśniczym. Leśniczym? No niech pan przyjdzie za tydzień. Za tydzień będę już gdzie indziej. Mógłby mi pan wypisać parę spodni? A pomoże nam pan przy organizacji szkolnictwa? Nie. A głos obowiązku, coś z tych rzeczy, nic? Do widzenia. Hej, halo. W którym pan był obozie? W Oświęcimiu. A potem w Dachau. Ja byłem na Pawiaku, na Majdanku, w Buchenwaldzie, Mauthausen, Oranienburg. W Mauthausen pan był także? Tak jest, tak jest. Czesiek. Andrzej. Co dalej będziesz robił? Nie wiem. Umiesz prowadzić wóz? Umiem. Chodź. Załatwię ci. Chodź, chodź. Dziękuję, panie doktorze. Te dokumenty mi wystarczą. Tu jest pańskie pełnomocnictwo. Przedziwni ludzie tu się kręcą. Kwestia zaufania jest sprawą najważniejszą.
Potrzebni nam są specjaliści, ludzie odważni, no a przede wszystkim uczciwi. Proszę. Panie doktorze, umie prowadzić wóz. Może by się znalazło miejsce przy nas, co? Zdaje mi się, że ten pan myśli tylko o sprawach materialnych, a nam? Nam chodzi o coś więcej. A ja nie chcę niczego więcej. Tylko zarobić? Tylko. Dużo? Ile się da? Obawiam się, że pojedziemy bez tego pana. Ale panie doktorze, no przyda się, no. Jak się pan nazywa? Andrzej Koenig. Volksdeutsch? Ale skąd? To swój chłopak był w Oświęcimiu i w Dachau. Dokumenty pan jakieś ma? Nie mam. Cokolwiek? Nic nie mam. No i jak mam panu wierzyć? Bo daję słowo honoru. A. No myślę, że pan Koenig może jechać. Poruczniku. Graustadt. Po polsku Siwowo. Miasteczko położone w bok od autostrady. Brak łączności telefonicznej. Ludność prawdopodobnie ewakuowana przez wycofujące się niemieckie wojska. Jesteście grupą operacyjną, która musi zabezpieczyć miejscowość dla repatriantów, zorganizować władzę, uruchomić lecznictwo. Sprawa jest pilna, panowie. Przysyłają nam rannych na rekonwalescencję. Trzeba działać energicznie. No, zadanie jest niebezpieczne. W lasach mogą być jeszcze bandy niemieckie. Proszę pokwitować odbiór. Kabury tam leżą, wybierzcie sobie. Mielecki. Wijas. Wróbel. Smulka. Smulka? Anton. Rudłowski. Koenig. Pozwólcie. Broń używać tylko w razie konieczności i w obronie własnej. Daj pan, pomogę panu. Co to, złamana? Nie, proszę pana, prawdopodobnie infekcja. Nie, proszę pana, prawdopodobnie gangrena. Zdar sobie na skórek. Dziękuję bardzo. Rudłowski jestem. Koenig. Obywatelu pełnomocniku, pozwólcie przystąpić do wykonania zadań. Jeszcze chwileczkę, panowie. A może zatrute? Niemcy zostawiali zatrute napoje. Wypiję pańską porcję. Panowie, życzę wam kilku par spodni. No i korzyści materialnych w ramach rozsądku. Dla mnie może być koszula 38 numer. Najważniejsze, uruchomić uzdrowisko i zabezpieczyć mienie społeczne. Powodzenia, panowie. Piję za pomyślność naszej sprawy. Ma coś w łapance? Nie, w powstaniu. Do gazetu? A i tak mi się udało. Naszych przeważnie rozwalali. Nie zdążyłem przedrzeć się przez Wisłę. Najważniejsze, bracie, że się żyje. Jak wróciłem, to 5 litrów pękło. A u ciebie jak było? Kamienica w proszku. Zacząłem kopać. Zniszczyłem spodnie. Zresztą po co?
Niech sobie leżą. Nie mógłby się pan zamienić ze mną na miejsca? Dlaczego? Bo tu wieje, ja jestem cholernie wrażliwy. Chce pan? Aspiryna! Oryginalna Bayera! Nie! Dziękuję. Nasze nerki, panie Koenig, są w potrójnym niebezpieczeństwie. Trzęsie, wiatr i kurz. Możesz wysiąść, bo jest zdrów jak byk. Powiedzone jest, dusza jest nieśmiertelna, a ciało to jest nic. Proch. Marność nad marnościami. Strzeżonego Pan Bóg strzeże. No a jeżeli tam nie będzie wozów? Muszą być, wszędzie zostawiali wozy. Ostatnio nie mieli benzyny. Kurza twarz żywej duszy. Psia krew. Skąd się tu mogły wziąć? No, dlaczego się nie odzywacie? Polki? Tak jakby. Co tu robicie? Przyjechaliśmy na majówkę. A to co? Szaberek? Trochę łachów. Dostałyśmy od Amerykanów. Słyszałyśmy, że to świetna miejscowość. Dlaczego świetna? Kościuszko tu nocował? Kochanka Hitlera. I zostawiła dużo bielizny. Chciałabym sobie ładną sukienkę wybrać. Nic z tego, moje panie. Bardzo mi przykro.
Ale my tutaj właśnie pilnujemy mienia publicznego. Zawracajcie. No już, 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 już. Szefie, no. Weźmy te dziewczyny. Dlaczego? No tak, dla przyjemności. Bez dziewczyn będzie blado, no po co cierpieć? Szefie. Nas sześciu, ich cztery, jak pan myśli? Co to ma do rzeczy? Hej! Możecie zostać, ale zabawimy się, zgoda? Świetnie! Ostatni raz tańczyłam lambę słoka na balu koronacyjnym w Petersburgu. Ale zaznaczam, że w mojej grupie obowiązuje dyscyplina wojskowa. Absolutne posłuszeństwo. Możemy spisać intercyzę. Dobra nasza, panowie i panie, dożyliśmy. Kurz za twarz. Zamknij się, kobiety. Nie szkodzi, panie dyrektorze, mam bogaty życiorys. Ej! Jeszcze raz zarzucę. Zostaw to. Rzuć. I żeby mi się to więcej nie powtórzyło. Przyjechaliśmy tutaj zabezpieczyć miejscowość, a nie rozbijać szyby. Rozumiesz? Tak jest, doktorze. No. Hitler. Gdzie? Tam, za szybą. Przeczesać miasto. Kobiety schować się. Ja nie zostaję. Idę z wami. Ja też. Kenik tą ulicą. Rudłowski tam. Smułka, Czesiek tędy. Tak jest. Wijas. Proszę tu zaczekać. Ostrożnie. Żyje. Ranny? Pijany w dym.
pijane bydle. Ty, ty, auf! Öffne die Augen! Siehst du uns? Verfluchte Sonne, verfluchter Schlaf. Wir sind Polen. Guten Tag, meine Herrschaften. Ich bin Herr Schäfer. Maître d'hôtel im Tivoli, Restaurationssaal. Ich bitte mein Aufsehen zu entschuldigen. Also, du hast in der Funkstation amtiert. Das ist möglich. Rąbniemy go? Zrobi pan to? Miasto było puste i powinno zostać puste. Zaprowadź go do hotelu. Stauf. Stauf! Na hotel. No, Koenig, może się pan rozejrzeć za jakimiś spodniami dla siebie. A panie też mogą sobie wybrać coś z garderoby. Nie wiem dlaczego, ale zdaje mi się, że już panią gdzieś widziałem. Przepraszam. Pani z Warszawy? Nie. W takim razie mi się tylko zdawało. Na pewno. Zamieszkałaby pani w lesie? Nie. Dlaczego? Bałabym się. Ich wollte die Teppiche auf den Fußboden legen, aber ich hatte keine Zeit. Es ist schwer, mit etwas fertig zu werden, wenn man so viel Zeit hat. Warum bist du geblieben? Ich weiß nicht, ich war besoffen. Was hast du die ganze Zeit gemacht? Nichts Besonderes. Ich sof, öffnete die Tür, fast alle habe ich geöffnet. Ich gestatte mir zu bemerken... Gibt es in der Stadt Lastwagen? Lastwagen? Schäfer, ich bin hier der neue Bürgermeister, verstanden? Jawohl. Ich freue mich sehr, Herr Bürgermeister. Es gibt Lastwagen. Hier, die Schlüssel zum Keller des Tivoli. Den bestversorgten Keller in Graustadt. Ach, ja śpię. Nic mnie nie obchodzi. Ja śpię. Niech pani zajrzy. Może pani znajdzie coś dla siebie. Znalazła pani coś? Baba bez gustu. Musiała być w pasie trzy razy taka jak ja. Może pani obejrzeć tę babę bez gustu. Wrzesień ubiegłego roku. Właśnie wykańczali nas w Warszawie. Zdaje mi się, że wymiary córki odpowiadają pani wymiarom. Trzeba zobaczyć w tamtym pokoju. Thank you.
patrzy. To musi być forsa. Pan doktor Mielecki? Słucham. Panie doktorze, melduję, że do Zielna przyszedł transport sanitarny. Pełnomocnik prosił, żeby mu szybko przekazać stan sanatorium i miasta. A, i panie doktorze, repatrianci czekają. Dziękuję, dziękuję. Wszystko będzie załatwione. A kiedy wracacie? A nie, nie, nie. Pełnomocnik prosił, żebym tu został. Z panem. A to świetnie, świetnie. Zorganizujecie nam tutaj posterunek milicji, co? No, dobra. No, to zajmijcie pokój, umyjecie się. Nie mogłem się tu do was dostać. Ledwie znalazłem przejazd. Tak, wszyscy się gdzieś pochowali. Bałem się, że wam się coś stało. Samochód stoi, nikogo nie ma. Ale miejscowość świetna. Tak. Fajnie tu. Będą mieli ludzie z tego... Co pani ze sobą zrobiła? Usiłowałam się uczesać. Ładnie pani w tym swetrze. Naprawdę? Czy nie odczuwa pani czegoś w rodzaju niesmaku? Skrupułów? Skrupułów? Dlatego, że zrobili ze mnie nędzarkę? Dlatego, że zabrali mi męża? Storturowali, a potem półżywemu zalali usta gipsem? Niech diabli wezmą cały ten ich dobytek! Niech diabli wezmą ich wszystkich! To śmieszne. Co? Wszystko. Hrabiowski lokal. Dla wzbogaconych sklepikarzy. Takie lokale odwiedzałam o 5 nad ranem, kiedy mi już było wszystko jedno gdzie. Panie pamiętają o naszym wieczorze? Oczywiście, zrobimy się na bóstwa. W tym mieście są świetnie zaopatrzone apteki. Ja. Mamy samochody, ale tylko 3 na chodzie. O, to mało, mało. Ale z przyczepami. A. Panie kelnik, prosimy. Panowie, jest lepiej niż przypuszczałem. Pijemy za pomyślność naszej sprawy. Za naszą pomyślność. Panowie, teraz zabezpieczamy mienie. Wszystko, co cenniejsze, do hotelu. Kenik i Smułka spenetrują składy z obuwiem. Wy sklepy fotograficzne i optyczne. A potem kolejno resztę. Stara ikona, gdzieś to znalazł? W piwnicy. Więcej nie było? Jest, jest. Ciemno strasznie. Tylko ikony? Nie, dużo malunków, ale świńskie. Gołe cielska razem ze świętymi figurami. Grzech. I książki. Stare? Pisane... Ręcznie. Tak. Jedziemy. Ale... A składy z butami? A, zdążymy. Dobrze.
Zbiory muzealne. Jakie? Muzealne! Kim w oko, żreć mi się chce. Nie też. Co dziś? Piątek? Nie wiem, zdaje się, że nie. To dobra, szkop nam przygotuje jakieś mięso z puszki. To wszystko nasze. Wiadoma rzecz. Mówię, że polskie. Biblioteka w Kurniku, Warszawa. Drogie? No chyba. Co to jest? Iluminarz średniowieczny. Drogie? Cholernie. Ile? Nie ma ceny. Pół miliona? Milion? Nie ma ceny. Milion pewnie. Pokaż. A ten mały obrazek dużo wart? Sporo. No to bierz go. Bierz obrazek, a wezmę te bazgroły. Zostaw to. Dlaczego? Własność narodowa. Narodowi się nic nie stanie. Bierz obrazek. Zostaw to! Daj to. Doktor by cię wykończył. A ja ci dam tylko w mordę. Odłóż. Do środka, bo się zniszczy. No co? Śpieszyć się na tamten świat? Powiem szefowi. Daj zapalić. Biłeś się, jakby nie wiem o co. Słaby jeszcze jestem. Gdzie ta cholerna księga? Psiak, ciemno. Smułka? Powiedziane, nie kradnij. A po coś tu przyjechał? Żeby zarobić. No, załadujem ciężarówki, dokumenty są. Spokój na lata. A co doktor chce stąd zabrać? Co się da? Urządzenia szpitalne? Wszystko. A ci, co tu przyjadą, repatrianci, ranni, co się z nimi stanie? Poczekaj, zostaniesz potępiony. My nie kradniemy. To jest niczyje. Pan Bóg zapamięta.
Kto się oparł, a kto poszedł za głosem zła. A szefcie rąbnie! Nie jestem sam. Kto jest z tobą? Ty. Ja? I kto jeszcze? Czesiek. Gdzie jest moja czapka? Krew. Szef obiecał, że załatwi mi rozgrzeszenie. Smułka? Nie. Muszę zapytać szefa. Nic mu nie powiesz. Cholera! Ciemno. Pilem, kto mówi, że nie pilem, butelkę wytrąbilem, a przedtem dwie butelki. Czuję, kto mówi, że nie czuję, lecz szumi i paruje. Świat toczy się jak bomb, palana, pa, pa. Whisky, kto mówi, że nie whisky, i cóż pijackie pyski, to teraz będzie pić. Rum, rum, będziemy pić kalkami rum, na jeszcze większy wir, na jeszcze większy szum. Rum, będziemy pić piekielny rum, aż przyjdzie świtki sen, śmiertelny kum. Koniak? A może by tak koniak? Bijący młotem w skroniach, pachnący szczerością. Złoty, i cóż mi, że on złoty, gdy kipi krew z tęsknoty, a w ziemi złota dość. Wino, tym winem rzeki płyną. Niech dzieci piją wino, od wina tylko splin. A my dżin! Dżin! Będziemy pić morderczy dżin. Niech spali przejara, niech płonie czarci syn. Dżin, będziemy pić morderczy dżin. Jało, tra, tra. Dlaczego się śmiejesz? Do pana. Aha. Jest jedyna, którą kocham najwięcej. Dla niej wszystko poświęcę, wszystkie noce i dni. Ja umiem kochać prawdziwie, żarliwie i tkliwie. Ja umiem kochać namiętnie, chętnie i zwętnie. Gdy kocham, to już jakbym ożarała i biorę pocałunki oniemiała. Ja umiem kochać po cichu. Ani jednego czystego kieliszka. Ja umiem kochać. Alkohol dezynfekuje. Niech pan jej się przyjrzy, dobra? Owszem, mam z nią załatwione. Nie wie pan przypadkiem, czy cibazol działa profilaktycznie? Nie wiem, pani, niech się pan doktora zapyta. Taki z niego doktor, jak ze mnie minister. Jak to, a dokumenty? Dokumenty? A może pan potrzebuje? Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie. Póki jeszcze czas, niech szczęście bryśnie. Chwytać szczęście, panie co doktorze. Właśnie. Kochać żyć, no. Na jawie sienić. Cicho. Co? Mam interes. Co takiego? No, to duże gadanie. Nie psuj nastroju, bracie, zostaw. Masz stracha. Za dużo wypiłeś. Masz stracha. Dobra, dobra. Wo ist hier das Postamt? Auf der Poststraße. Vom Ring rechts und die erste Straße links. Słuchaj, zajmij Smułkę rozmową, dobrze? Zaraz wrócę. Pamięta pan to, doktorze? Tych przenajstłodszych myśli nigdy nie będę przenigdy nie zapomnę. Ani twych ust gorących. Napijesz się ze mną? Mogę się napić. Pamiętam twoje oczy dziś. Jak ci na imię? Z rozkoszy nie przytom. Wiem, Hanka. Od rana już na ciebie patrzę. Tak jakby to...
Ja nie będę taki, ja cię będę szanował. Nie będzie ci źle ze mną. Będziemy mieli gospodarstwo i pieniądze. Kupisz sobie, co będziesz chciała. Mnie pieniądze nie interesują. Andrzej ci powiedział. Królestwo niebieskie ubogich powiada będzie. Cyganek i maszurka, Sonia, Klara i Maniurczka. Niby cyganek i każda durczka, ale całują życzę. A gdzie to jest nasz profesorek? Gdzie jest pan Kenik? Pewnie poszedł spać. Sam? Herr Bürgermeister. Die Fragen nach Herrn König. Der Professor ist zur Post gegangen. Co? Czesiek! Czesiek! Kolejnik poszedł na pocztę. Halo? Halo? Tak, halo? Halo, Zielno? Nie, Gorzów, źle się pan połączył. Słucham. Słucham, halo? Chcę mówić z pełnomocnikiem w Zielnie. Niech mnie pani połączy z milicją w Gorzowie. Pan jest przestępcą? Tak, i będę strzelać, jeśli mnie pani natychmiast nie połączy. Ach, no to ze strachu spróbuję. Halo? Halo? Tak, słyszy pan? Nikt nie odpowiada, widocznie są na patrolu. Może coś się stało w mieście. Nie da się pan namówić na Warszawę? Kiedy indziej. Teraz mnie proszę słuchać uważnie. Dobrze. Musi pani zawiadomić pełnomocnika albo milicję w Zielnie, że tak. Dzwonił König. König. Tak, König z Siwowa. Tak. Miasteczko jest całe, ale niech natychmiast przyślą ludzi z automatami. Dobrze. Zrozumiała mnie pani? Zrozumiałam. Czy coś panu grozi? Halo? Halo? Czy coś panu grozi? Nie wiem. Aha, jeszcze jedno. Nikt nie wie o tym telefonie. Dobranoc. Gadanie. Widzi pan, nie ma nikogo. Szop napieprzył. Jest sygnał, psia krew. Trzeba będzie to wszystko. Co pan tu wyprawia? Trenuję! Strzelam do butelek. No, tylko bez głupich żartów.
Był pan na poczcie. Na poczcie po co? Ale ty masz oko kurza twarz. Gdzieś ty się tego nauczył? W konspiracji. Co pan tam robił? Gdzie? W konspiracji. Wszystko. A dyscypliny tam pana nie uczono? Bardzo pana przepraszam, ale nie rozumiem. Ja to panu zaraz wytłumaczę. Widzi pan, bez zdolnych ludzi można się nawet obejść. Potrzebni są tylko posłuszni. A ile za to dostanę? Za co? Powiedzmy za to, że będę posłuszny. Na spodnie panu wystarczy. Obawiam się, że pan mnie nie docenia. 10% kenig. Z całości. Nie trzeba będzie pryskać za granicę. Niewykluczony. Teraz znowu zaczynam się obawiać, że pan mnie przecenia. Chcę zarobić możliwie jak najwięcej, bo nic nie mam. Ale kiedy tu jechałem, nie przypuszczałem, że zajedziemy tak daleko. Panie doktorze, ta miejscowość spodobała mi się. Chciałbym tu zostać. Na zawsze. Zrobi pan karierę. Doktorze. Niech mi pan da czas do namysłu jeszcze. Cała noc przed nami. Gdzie jesteś ty? Jakiego niewolnika? Ty znowu... Wówczas zainteresowałem się, czy Loża Wschodnia ma jakieś powiązania ze zwolennikami metapsychozy, telepatii i reinkarnacji dusz. Zresztą podobny wypadek był w Krakowie. Pamiętam, jeden z profesorów zaprosił nas na wykład. O, nie płacz. Nie płacz. Nie płacz. Nie płacz, no! Zostaw mnie! Ostatni raz widziałem cię tak blisko. Komiczny Chińczyk z tobą w auto mknie. Gdzie Anna? A nie wiem. Ona mnie nie chce. Dlaczego? Bufereta. Liliowy negr caluje usta twoje. Co tu robisz? Uciekłam przed smugą. Chcę się żenić. Obiecuję gospodarstwo i szacunek. Bardzo miły. Wiesz, to śmieszne. Ale w obozie, czasami, kiedy myślałam o wolności, to moje marzenia krążyły wokół czegoś takiego. Więcej żądać nie śmiałam. Teraz mu powiem. Co? Andrzej, co tu się dzieje?
No, streszczaj się. Szefie, te doktorskie urządzenia nie trzeba brać. Kto ci to powiedział? Nikt, ja sam. Koenig, co? Gdzie Koenig, co on rozumie? On chce tylko dużo zarobić. Sam na to nie wpadłeś. A co, szef, myśli, że ja już nic? Ja też mam swój rozum. Nie! Przesada. Panie doktorze, grzech to dla rannych. Smuka, nie lamcej tym głowy, to nie dla ciebie. Słuchaj tylko mnie. Lepiej na tym wejdziesz. I będziesz miał pieniążki. Postawisz sobie chałupę. Kupisz sobie parę koni, krówki, pług. Motor. No i motor. Będziesz żył. Będziesz żył jak hrabia. No masz. Nie. Te urządzenia nie wolno brać. Stary, spać upiłeś się. Te urządzenia nie wolno brać! Powiedziane jest, nie kradnij, tak? Masz rację. Masz rację. Ale powiedziano też, nie zabijaj. Tak. A co ty tam masz? Pistolet. Do zabijania. Nie wolno brać. Nie wolno dobra, stary, idź do swego pokoju. Wyśpij się. No. Nie mogę. Prosić. A miał być wesoły wieczór. Gdzież się podzieli ci wszyscy wspaniali mężczyźni? Gdzie mój praporszczyk? Gdzie ta ulica? Gdzie ten dom? A pani zawsze o tym Petersburgu? Nigdy tam nie byłam. Jestem Dubikowska spod Lublina. Przetańczyliśmy tam z mężem parę pięknych folwarków. Nic z tego. Nie ma kluczy od sztudla, tamte wozy bez paliwa. Uważaj. Rozstawiamy warty, Czesiek. Postoisz w holu do trzeciej, potem obudzisz Wyjasa. Ostatnio obejmuje wartę Rudłowski. A Smuka co, święty? Pijany śpi. Mnie pan wyłącza? Nie chcę pozbawiać
pani Anny pańskiego towarzystwa. Na wszelki wypadek bezpiecznie nie opuszczać hotelu, bardzo proszę. Życzę państwu dobrej nocy. Znalazłem klaser ze znaczkami pocztowymi. Może obejrzymy? Tak na śpiąco? Który masz numer pokoju? 149. Poczekaj u siebie. Chcieliśmy popatrzeć na księżyc. Co w nim ciekawego? Że taki blady. Pewnie ze strachu. Winszuję młodej parze. Pan jest bardzo miły, bo milczący. Pan nie ma pojęcia, co to za męka wysłuchiwanie tego wszystkiego. Bawcie się dobrze. Janka! Zrobi pani coś dla mnie? Dla pana wszystko. Musi się pani stąd jakoś wydostać. Ale niech się pani uśmiecha do mnie, dobrze? Pójdzie pani na pocztę, od rynku w prawo, potem pierwsza przecznica w lewo. I co dalej? Stamtąd zatelefonuje pani gdziekolwiek i w moim imieniu zażąda, żeby przysłali tutaj natychmiast milicję. Centrala telefoniczna jest na pierwszym piętrze. Ale o tym wiemy tylko my dwoje. Nie możesz się zdecydować? Wysłałem Jankę na pocztę. Może się dodzwoni. Idź do siebie. Spróbuję jeszcze dogadać się z Cześkiem. Andrzej. Zostaw ich. Kiedy wyjazd? Skoro świt. Ja nie jadę. Chcę zostać. Czego się tu spodziewasz? Normalnego życia. Tu? Tak, tu. I dlatego nie pozwolę stąd nic wywieźć. Do kogo ty to mówisz, co? Do ciebie. Bo spodziewam się, że mi pomożesz. Skąd tyś się urwał, idioto? Przez 3 lata w obozie żarłem brukiew. I powiedziałam sobie, jak się to skończy. Jak przeżyję, będę panem, rozumiesz? Teraz mam prawo zabrać wszystko. Komu? Jutro przyjadą tu tacy sami nędzarze, jak ty i ja. Trzeba im dać przynajmniej to, co tu zastaną. Ojczyźnie myślałam na wojnie. Teraz myślę o sobie. Chcę mieć forsę, mieszkanko, kobietę. Chciałbym się zakochać. Baranie, chodź w podartych portkach i nie szuraj, bo możesz się narazić. Ja sam. Gdzież się pętała? Jak się pan odzywa, panie ładny? I ręce przy sobie. Zamykacie przede mną drzwi, a potem jeszcze awantura. Marsz spać! Z rozkoszą. Dobranoc. Ktoś zamknął tylne wejście. Telefon popsuty.
Panie, jak pan to robi? Obiecuję małżeństwo. Ja wszystko wiem. Tak. Ja wszystko wiem. Ja zaraz panu powiem, jak trzeba brać kobiety. Panie, bez sentymentu. Jak się lepiej podsypie, to ma się więcej. Jak się mniej podsypie, to pan... Sam pan wie, tylko trzeba mi co podsypać. Pan myśli, że mi jaka dziewczyna zrobiła numer? Nigdy. Ja bym też tak mógł jak pan. Snuć się, panie, jak romantyk ten poeta Mickiewicz. Tylko po co? Dlaczego pan nosi rękawiczki? Bo ja mam, widzi pan, brzydkie ręce. No i tak... Dobranoc panu. Dobranoc. Zdaje się, że zostałem sam. Spodziewałam się tego. Co chcesz robić? Nie wiem. Błagam cię, zostaw to wszystko. Która godzina? Niedługo będzie świtać. Obawiam się, że milicja nic o nas nie wie. Zrobiłeś wszystko, co do ciebie należało. Przecież sam jeden ich nie powstrzymasz. Nie wiem. Andrzej. Boję się. Czy ty nie możesz tego zrozumieć? Mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę. A ja nie chcę! Nie chcę, rozumiesz? Myślałam już, że odzyskam spokój. Nie widzisz, co ze mnie zrobili? Boję się. Boję się od 6 lat. Codziennie. Nienawidzę tych waszych męskich min. Tych waszych rewolwerów. Tego całego twojego bohaterstwa. Przecież po to właśnie, żeby odzyskać spokój, muszę zlikwidować to świństwo. Ja także muszę uwierzyć, że można żyć uczciwie. Anno. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Herr Professor. Ich bin kein Verräter. Der Bürgermeister ist der Bürgermeister. Man muss doch der Behörde folgen. Mielecki ist kein Bürgermeister. Verstanden? O du lieber Gott. Anna. Nie gniewasz się?
Odjeżdżają. A ty co? Ja zostaję. Dokąd idziesz? Skombinować coś do jedzenia. Herr Professor? Ich bin hungrig. Herr Professor, ich möchte Ihnen was zeigen. Schon wieder bist du besoffen. Ich bin nicht besoffen. Kommen Sie mal mit. No zbierajcie się, dziewczynki. Zaraz wyjeżdżamy. Was soll ich damit machen, Herr Professor? Musiało go boleć. Płuca przebiło. To jest potworne. Chodźmy stąd. Kto to zrobił? Ja nie wiem. Ja nic nie wiem. Ja cały czas spałem. To bandyci. Trzeba ich zatrzymać. Ale dlaczego ja? Żebyś mógł spojrzeć sobie w twarz. Zabiją nas. Ja nie chcę. Nic nie wiem, nic nie wiem, nic nie wiem! Pan im tego nie daruje, prawda? Pan ich zaaresztuje. Niech pan zadzwoni na milicję. Doktorze! Zgadzam się na warunki. Jadę z wami. No tak, to rozumiem. Chodź pan! Co to ma znaczyć, panie doktorze? Podobno nie chcecie nas zabrać. Niestety, droga pani, kontrakt wygasł, nasze drogi rozchodzą się. Ale przecież... Do widzenia. Który wóz? Ten. Rudłowski ze mną. Dobra. Siadaj! A ty? Co ja? Którym wozem jedziesz? Oplem. Do widzenia! Ślicznotki. Thank you.
Odejdźcie od wozów! Odejdźcie od wozów! Schować się do jasnej cholery! Ale już do hotelu! Poddaj się! Obiecujemy ci życie i pieniądze, inaczej zginiesz! Andrzeju Koenig! Rzuć broń! Nie strzelaj, idioto! Nie, nie! Po co strzelał? Po co? Bałem się. Rudłowski, widzisz mnie? Rudłowski! Blokować ulicę! Dosyć strzelaniny. Odejdźcie stąd, opuśćcie miasto, słyszycie? Dosyć strzelaniny!
Po co ci to było, König? Mówiłem przecież, bez ludzi zdolnych można się obejść. Potrzebni są tylko posłuszni. Mielecki nie żyje! Nie strzelać! Nie strzelać! Mielecki nie żyje! Strzelaj! 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 Ach ty, ty szmato, tchórzu! Ach ty, daj automat! Automat! Broniłem się. Ale ty masz oko. Jedziemy. Siadać! Ładować się na przyczepę! Czego chcesz? Rozładuj wóz. Natychmiast! Strzelaj. Strzelaj. Gestapo mnie nie zabiło, to ty mnie zabiłeś!
morderco! Bo to obóz przeżyłem. Możesz mnie zabić, draniu, w szarzu, gnoju. Psia krew, za późno otrzymaliśmy wasz telefon. Ale widzę, że daliście sobie radę. Dokonaliście wielkiej rzeczy. Zabiłem 3. W obronie własnej. Nie jestem pewien. W obronie mienia społecznego. Pełnomocnik chce, żebyście zostali tutaj burmistrzem. Muszę stąd wyjechać. Dokąd? Muszę wyjechać. Podwieź go. Tak jest. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znów podaruje nam zboża łan złoty kurz. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, wstanie świt.